tym odcinku, wyjątkowo w zastępstwie Dawida, opowiem o stopach procentowych banków centralnych. Jakie są ich rodzaje, jaka jest ich rola i jaki mają wpływ na gospodarkę. Stopy procentowe to jedno z podstawowych narzędzi kreowania polityki pieniężnej przez banki centralne. W Polsce takim bankiem centralnym jest oczywiście Narodowy Bank Polski, a o wysokości stóp procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej. Na początku warto byłoby się w ogóle zastanowić, jaka jest rola stóp procentowych, na co one wpływają, no i po co tak naprawdę są. Przede wszystkim one określają koszty kredytu i oprocentowanie lokat, a także depozytów bankowych. Służą do stymulowania albo do studzenia gospodarki, a także wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie inflacji, a także na stopę bezrobocia. Cel inflacyjny w Polsce, który przyjął sobie NBP, to jest 2,5% z możliwością odchylenia o 1% w górę bądź o 1% w dół. Jeżeli chodzi o wysokość stóp procentowych, jest ona bezpośrednio powiązana z inflacją, czyli z poziomem przeciętnego wzrostu cen w gospodarce. Gdy mówimy o wzroście stóp procentowych, dochodzi do spadku inflacji. Natomiast w przeciwnym przypadku, gdy mówimy o spadku stóp procentowych, wzrasta inflacja. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę. Gdy stopy procentowe rosną, no to kredyt jest mniej opłacalny, ponieważ raty odsetkowe są wyższe niż były poprzednio. Natomiast bardziej opłacalne są lokaty i trzymanie depozytów w bankach, ponieważ to samo oprocentowanie jest wyższe, więc możemy na tym zyskać więcej niż w przypadku niższych stóp procentowych. Bardziej opłaca się oszczędzać niż wydawać pieniądze, co sprawia, że konsumpcja jest niższa. Niższa konsumpcja bezpośrednio przekłada się na spadek inflacji. Natomiast w przeciwnym przypadku, gdy stopy procentowe spadają, kredyt jest bardziej opłacalny niż był wcześniej, z tego względu, że raty odsetkowe są niższe. Natomiast zarówno lokaty, jak i depozyty bankowe są mniej opłacalne, no właśnie z powodu spadku stóp procentowych. Co za tym idzie? Mniej opłaca się oszczędzać, natomiast bardzo łatwo jest wydawać, chociażby poprzez łatwą dostępność kredytów. Co za tym idzie? Mamy wyższą konsumpcję, a to implikuje wzrost inflacji. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorców, podwyżka stóp oznacza droższy kredyt i trudniejsze pozyskanie kapitału. Co za tym idzie? Mniejsze inwestycje i niższą aktywność gospodarczą przedsiębiorstw, a to wpływa na mniej miejsc pracy, wyższe bezrobocie i potencjalnie niższe płace. Kolejna rzecz, którą może wywołać podwyżka stóp, to niższa konsumpcja. A co za tym idzie? Spadek inflacji i ostudzenie gospodarki z powodu podwyżki stóp procentowych. I przeciwnie. W przypadku spadku stóp procentowych mamy tani kredyt, łatwy do pozyskania kapitał, ponieważ stopa oprocentowania jest, raty odsetkowe są naprawdę niskie, jest więcej inwestycji wśród przedsiębiorstw, wyższa aktywność gospodarcza, nowe miejsca pracy, niższe bezrobocie i potencjalny wzrost płac. To wszystko stymuluje wyższą konsumpcję w gospodarce, ale także wyższą inflację. No i to wszystko jest działaniem, które ma na celu stymulowanie gospodarki. Na pewno słyszeliście o czymś takim jak realne stopy procentowe. Realne stopy procentowe są to stopy procentowe skorygowane o stopę inflacji za ostatnie 12 miesięcy. W Polsce w tym momencie realne stopy procentowe są po prostu ujemne. Na przykładzie, powiedzmy, że mamy lokatę bankową oprocentowaną na 2,5% rocznie, z tym, że inflacja w lutym tego roku wyniosła 4,7%. To oznacza, że
stopa procentowa skorygowana o inflację, czyli realna stopa procentowa, wynosi minus 2,2%. Co oznacza, że trzymając pieniądze na lokacie oprocentowanej na 2,5% rocznie, tak naprawdę tracimy. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o rodzajach, najpopularniejszych rodzajach stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa to oczywiście stopa referencyjna. Jest to najważniejsza stopa, która określa rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez bank centralny w trakcie tak zwanych operacji otwartego rynku, o których będę mówił w kolejnych odcinkach. W Polsce stopa referencyjna wpływa na oprocentowanie WIBOR, a oprocentowanie WIBOR jest bardzo istotne dla kredytobiorców. Kolejna stopa to stopa lombardowa. Ona określa oprocentowanie kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym. Kolejna stopa to stopa depozytowa. Ona mówi o tym, jakie jest oprocentowanie tzw. jednodniowych depozytów banków komercyjnych w banku centralnym. Stopa redyskontowania weksli określa cenę, po jakiej bank centralny przyjmuje weksle od banków prywatnych, od banków komercyjnych. I ostatnia stopa, również bardzo istotna, o której będę mówił w osobnym odcinku więcej, to stopa rezerwy obowiązkowej. Ona określa, jaki procent depozytów prywatne banki muszą zabezpieczyć w banku centralnym. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału FX Mac, do dania łapki w górę, jeżeli ten film okazał się dla Ciebie w jakikolwiek sposób przydatny i interesujący. No i do obejrzenia poprzednich, a także tych, które powstaną, odcinków najlepszego kursu analizy fundamentalnej.